Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu tygodniowym od 13 do 19 listopada bieżącego 2023 roku. Karty są już potasowane. Teraz je tylko przełożę. Już patrzymy, moi kochani, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek, diabeł. Wtorek, gwiazda. Środa, król denarów. Czwartek, sprawiedliwość. Piątek, księżyc. Sobota, as mieczy. I niedziela, sześć mieczy. Dla czytania as kielichów. Fajne karty. Nawet tego diabła przy tej gwieździe bym się nie obawiała. Widać? No chyba widać. Jakoś tak, żeby nie było krzywo. Okej. No dobrze, moi drodzy, a może sobie tego diabełka dopowiemy. Diabeł, nerwowy trochę dzień, być może jakieś zależności, osoby, które będą próbowały Was nakłonić do czegoś, wpływać na Was, podpowiadać, kusić, namawiać. Broń Boże, nie podpisujemy umów żadnych w tym dniu, nie bierzemy pożyczek, kredytów, bo ktoś może nas prowadzić w błąd. Staramy się nie uwikłać w jakąś toksyczną sytuację z osobą, która coś na nas chce wymusić, chce nas sobie podporządkować, udając na przykład przyjaciela, tak naprawdę jest nam wrogiem. I gwiazda, no coś z tą gwiazdą, moje kochane skorpiony, mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Kochani, no jakieś szczęśliwe zbiegi okoliczności mogą być. Nawet jak będziecie w jakiejś sytuacji, to macie dookoła siebie przyjaciół, życzliwe osoby, które będą reagowały. Jeżeli widzą, że dzieje Wam się krzywda, tutaj nie jesteście bez, że tak powiem, pomocy. Bardzo dobrze w finansach, więc być może jakiś interes, być może jakiś pomysł na biznes tutaj wypali. No i moi kochani, no może się pojawić ktoś w Waszym życiu, samotne skorpiony. Pojawi się ktoś, do kogo poczujecie tą więź, ta chemia, ta wręcz obsesja. Nie będziecie mogli myśleć o tej osobie. Początek zakochania, miłości, osoba z przeznaczenia. Uważajcie, komu ufacie w poniedziałek. Tutaj bym, że tak powiem, uważała na to, na jakie tematy, z kim rozmawiam, nie wszystko brała do siebie, zwłaszcza uważajcie na koziorożca bądź wodnika. Natomiast ogólnie dzień będzie pozytywny. Myślę, że uda Wam się opanować jakąś sytuację, wyjść spod czyjegoś wpływu, być może kogoś do czegoś przekonać, jakieś trudne sprawy urzędowe czy finansowe pozałatwiać. No właśnie, tutaj jeżeli chodzi o pożyczki, bo przy tej gwieździe ktoś może Wam po prostu obiecywać złote góry, a może to być pułapka, więc też się zastanówcie. Chociaż akurat tutaj dalej mamy gwiazdę, więc może faktycznie komuś uda się dotrzymać obietnicy, ale zawsze bądźcie czujni. Bardzo miłe spotkanie z koziorożcem, jeżeli chodzi o randkę, jeżeli chodzi o wyjście. Partner może Was bądź partnerka rano zdenerwować jakąś informacją bądź swoim zachowaniem, ale wieczorem się zreflektuje, przeprosi i miło spędzicie wieczór. Co jeszcze? No nie dajcie się tutaj wplątać też w jakieś historie. Bądźcie bacznymi obserwatorami. Uważajcie też na zdrowie. I tutaj, jeżeli chodzi o zdrówko, może się odezwać jakaś choroba wirusowa, zakaźna. Coś z płucami, coś ze skrzelami, więc uważajcie, żeby się po prostu nie przeziębić. Ogólnie dzień będzie pozytywny. No, przy karcie gwiazdy będziecie mieli ogromne szczęście. Nie namawiam do hazardu, nie namawiam do gier, ale jak macie, że tak powiem, taką pasję, czasu do czasu ten kupon sobie puszczacie, to w poniedziałek tutaj no, może być wygrana.
Dobrze, co we wtorek? Karta gwiazdy, kolejny pomyślny dzień. I tutaj naprawdę idą do Was jakieś pieniądze. Jeżeli szukacie pracy, już się martwiliście, denerwowaliście, że tej pracy nie będzie, że tej pracy nie ma, nagle no, jak gwiazdka z nieba, spadnie jakaś oferta i od razu, że tak powiem, podejmijcie decyzję. Tutaj jakiś mężczyzna spod znaku koziorożca, byka bądź panny, być może tu chodzi o tego diabełka, złoży Wam korzystną ofertę, chcę Was zatrudnić, dobre wynagrodzenie i umowę Wam zaproponuję bardzo szybciutko, więc może warto się zastanowić. Bardzo miłe spotkania, fajny dzień w pracy, jeżeli pracę macie, możliwy awans bądź podwyżka. Pozytywnie załatwione sprawy urzędowe. Karta gwiazdy jest to karta, która mówi, że czujecie się sobą, że się realizujecie, spełniacie, że macie nad wszystkim kontrolę, że jesteście szczęśliwi, zadowoleni, miłe spotkanie z zodiakalnym wodnikiem, jakieś dobre wiadomości, szczęście do pieniędzy, więc tutaj korzystne transakcje, kupno, sprzedaż, na pewno okazjonalnie uda Wam się coś nabyć. Gwiazda to są też inspiracje do tworzenia, zwłaszcza w internecie, napisanie książki, praca gdzieś w reklamie, w grafice, więc może tam spróbujcie swoich sił. No i ogólnie dobry czas na ciążę, bym powiedziała. Tylko przy tym diable, no właśnie, czy to będzie planowane? Może być informacja, skorpionie, że spodziewasz się dzidziusia, ale niekoniecznie, no ale trzy karty wypadły, więc może to już nawet trzeci tydzień jest. Więc jeżeli są jakieś niepokojące objawy, zwłaszcza chodzicie ciągle zestresowane, poddenerwowane, jakieś takie same skorpiony, nie wiecie dlaczego tak jesteście napięte, podminowane troszeczkę, to może dlatego, że coś tam już hormonalnie zmienia się w Waszym organizmie. Dobrze, no to mamy gwiazdę, gwiazda to nadzieja na zrealizowanie czegoś nowego, na dobrą przyszłość w nowej pracy, zrealizowane cele, korzystne umowy, kontrakty. No i tutaj być może będziecie błyszczeć, moje kochane skorpiony. Ktoś zwróci na Was uwagę, ktoś Was doceni, pochwali, wynagrodzi jakąś premią. W środę mamy króla denarów, bardzo dobry dzień na wszelkiego rodzaju operacje finansowe. I tu w ten dzień możemy się zapytać o kredyt banku, możemy się zapytać o jakieś porady finansowe, jak ulokować swoje oszczędności, w co zainwestować. Partner bądź partnerka jakiś prezent, niespodziankę Wam przyszykuje. Możliwa wypłata bądź premia w tym dniu. Zatrudnienie fachowca, kogoś, kto zna się na rzeczy, kto jest bardzo dobry w tym, co robi. Być może tutaj no, nie jest tani, ale bardzo ładnie Wam tutaj wykona jakąś usługę. Może remont, może coś dla domu, a może krawiec, który uszyje Wam piękną suknię na wesele na przykład. Ktoś praktyczny, ktoś dokładny, ktoś pedantyczny, ambitny. Król denarów, spokojny dzień, pojawią się korzystne oferty współpracy, pomocy, może odwiedzi ojciec, może dziadek, może ojczym, pomoże finansowo, bądź jakieś niespodzianki, prezenty, podarunki przyniesie. No i ogólnie taki dzień, w którym mężczyźni będą wykazywać się tutaj opieką nad domem i rodziną, więc może zakupy, może później odrabianie z dziećmi lekcji, tak żeby Panie mogły sobie odpocząć i troszeczkę mieć chwili dla siebie. Będziecie mieć teraz dobrą pasę, jeżeli chodzi o pieniądze, inwestycje, dobre kontrakty, dobre umowy, kupno, sprzedaż, handel, giełda, więc no, te skorpiony, które być może mają jakieś oszczędności, niech sobie to skonsultują, bądź podejmą decyzję, bo może być jakiś zastrzyk gotówki. W czwartek mamy kartę sprawiedliwości, więc taki bardzo dobry dzień, zrównoważony. Dużo będzie się działo w administracji, dużo będzie się działo w urzędach. Myślę, że wyjaśni się jakaś sprawa, mogą wpłynąć na konto jakieś pieniądze przyznane na dotacje bądź odszkodowanie. Wygrana sprawa sądowa.
wygrana sprawa sądowa, tylko jeszcze prawdopodobnie tutaj może chodzi o przyznanie alimentów, może chodzi o odszkodowanie, bądź no jeszcze będzie coś, kolejna jakby sprawa, tak? Więc może odroczenie, no odroczenie nie, bo to by się tanie odbyło, ale kolejna wokanda jakby. No i od razu opowiem, że no, prawnik, że tak powiem, tani nie będzie, więc jeżeli szykujecie się do jakiejś sprawy sądowej, sprawy rozwodowej, to tutaj no, troszeczkę trzeba będzie wyłożyć na obrońcę. Sprawiedliwość, szczerze, każdy z Wami porozmawia, nie powinniście tutaj napotkać się z osobą, która Was chce oszukać, okłamać bądź wprowadzić w błąd. Być może będziecie poddawani ocenie, więc jeżeli pierwszy dzień w pracy, taki okres próbny, no, pracodawca może będzie się przyglądał, jak Wam idzie, czy się odnajdujecie na tym stanowisku. Będzie też już przygotowana umowa, z którą będziecie mogli się zapoznać. Spotkanie z zodiakalną wagą, która może Wam pomóc podpowiedzieć odnośnie przepisów, prawa, aktualnych jakichś nowinek, zwłaszcza jeżeli chodzi o urząd skarbowy, spotkanie z księgową, przystępowanie do egzaminów bądź występowanie przed jakąś komisją, która ma Was w jakiś sposób ocenić, Wasze umiejętności, Waszą wiedzę bądź stan zdrowia, na przykład komisja lekarska. W związkach wyjaśni się jakaś sytuacja, szczerze sobie porozmawiacie. Raczej partner bądź partnerka jest uczciwy, lojalny i nic tam nie ma za uszami. Samotne skorpiony, no tutaj będą rozwijać relacje właśnie z tym bykiem, panną mać koziorożcem, tylko jest to samotny mężczyzna, który jest w trakcie rozwodu. Więc będziecie musieli poczekać. Nie wiem, czy się zdecydujecie. No jest to na kielichów w tle, więc to jest karta pod spodem słońca. Szansa poznania prawdziwej miłości, wyjątkowe uczucie, dużo pozytywnych emocji, niespodzianek, dobrych wiadomości w tym tygodniu. Taki spokojny, bardzo pozytywny tydzień. Pojawiają się szanse, z których warto skorzystać. W piątek mamy kartę księżyca. Wykorzystajcie swoje ukryte talenty. Przede wszystkim dar przeczucia, intuicji. Uważajcie na osoby, które zakładają maski, udają bądź mówią coś przed Wami, co nie do końca jest prawdą. Spotkanie z zodiakalną rybką bądź rakiem, która może mieć przed Wami tajemnicę bądź powierzyć Wam tajemnicę. Prorocze sny, więc zwracajcie uwagę w piątek, co Wam się przyśni, być może jakieś znaki od Wszechświata. Jakiejś sprawy nie da się wyjaśnić, bądź no, błędnie coś będziecie odczytywać, więc tutaj w piątek nie zawracajcie sobie głowy sprawami urzędowymi. Być może czekacie tutaj na jakąś decyzję. Problem z okazywaniem emocji, uczuć. Czas pokazać, że z jakiegoś powodu jest Ci przykro, skorpionie. Może za kimś tęsknisz, może się smucisz z powodu rozłąki, że każdy idzie w swoją drogę, bądź wracasz z dalekiej podróży i za tym pięknym miejscem będziesz tęsknił. Karta księżyca. Przy tej karcie sprawiedliwości być może wyjdzie na jaw jakieś kłamstwo, jakieś oszustwo. Ktoś mydlił Wam oczy, coś było udawane. Teraz będziecie wiedzieli, o co bądź o kogo chodzi. Wieczorem jakiś taki smuteczek, więc może poprawcie sobie humor jakąś fajną lekturą albo poproście kogoś z bliskich, żeby z Wami posiedział, porozmawiał. Może to przyjaciółka, może przyjaciel. Natomiast uważajcie na ciążę. Jeżeli nieplanowana, jest ryzyko w tym tygodniu. Może być tak, że Wy już jesteście w ciąży, skorpiona, ale jeszcze o tym nie wiecie. Dobrze. W sobotę mamy asa mieczy. Ktoś do Was zadzwoni, ktoś do Was napisze, otrzymacie jakąś informację, wyjaśni się to, co tajemnicze i niewyjaśnione. Może szykowana była Wam jakaś niespodzianka właśnie, wyjazd.
No i tutaj Skorpion bardzo się z tego powodu cieszy. Bardzo szybko Wam minie ten weekend, wiele sobie uświadomicie, będziecie gotowi na poważne rozmowy, gotowi na podpisanie umowy. Ktoś Wam coś obieca, uważajcie, bo przy karcie Księżyca może wyolbrzymia tą obietnicę, może jej nie dotrzyma. Może chce Was w jakiś sposób tylko oczarować. Jeżeli doszło do spotkania tutaj z osobą, którą jesteście na odległość, na pewno będziecie tęsknić, jak będziecie ciągle w kontakcie, będziecie ze sobą rozmawiać, pisać. A z mieczy dobry dzień na napisanie czegoś. Może wiersz, może jakiś poemat, może właśnie praca z internetem, jakieś złote myśli, bo to będziecie mieli naprawdę natchnienia, jakieś inspiracje do napisania, stworzenia czegoś pięknego, może bajki dla dzieci, nie wiem. Jeżeli są tu jacyś pisarze, na pewno będą wiedzieli, o co chodzi. Dobry czas na naukę, być może na weekend gdzieś wyjeżdżacie na jakieś szkolenia, być może studia zaoczne, więc miło spędzicie też czas. Czyjaś decyzja, bądź tutaj akceptacja, być może na razie telefoniczna, nie wiem, może Wy odpowiecie, że jednak po zapoznaniu się z tą umową coś było niejasne, ale jednak sprawa się wyjaśniła, decydujecie się na wyjazd bądź na podpisanie umowy o pracę i tutaj już sprawnie sprawy nabiorą tempa. Będziecie bardzo komunikatywni w sobotę, natomiast będziecie się odcinać od osób, które w jakiś sposób psują Wam humor. Może niektórzy z Was będą chcieli pozostać sami w domu, właśnie spędzić czas nad książkami, posłuchać dobrej muzyki, może właśnie się pouczyć, albo poruszyć jakiś ważny temat z kimś i poprosić go o wypowiedzenie się, skonsultowanie czegoś, poradzenie. Bo macie jakiś pomysł tutaj. As mieczy to jest taki pomysł, takie lśnienie, tak? O kurczę, mogłabym to zrobić, mogłabym podjąć taką, a nie inną decyzję. Szybkie planowanie. W niedzielę mamy szóstkę mieczy, więc tutaj powrót bądź wyjazd. Gdzieś może będziecie w podróży. Wszelkie informacje, plany nabiorą tutaj jaśniejszych barw, wiecie, w którym kierunku chcecie zmierzać, sprawy idą do przodu, może podjęcie decyzji o wyjeździe bądź przeprowadzce, nie będziecie się z niczego wycofywać, idziecie do przodu, natomiast rezygnujecie ze wszystkiego, co jakby nie jest dla Was korzystne. Tutaj jakiś wyjazd we dwoje widzę w niedzielę. Może gdzieś nad wodę, ale niekoniecznie. Miło spędzicie czas. No i ogólnie ta szóstka mieczy to jest takie światełko w tunelu, jak ta gwiazda, że tutaj pojawiają się szanse na zrealizowanie jakiegoś fajnego pomysłu, bądź doprowadzenie tutaj jakiejś rozmowy do pozytywnego zakończenia. Wyjście jakby z jakąś prawdą, z jakąś informacją. No, jeżeli wygraliście to jakąś sporą kwotę pieniędzy, na pewno będziecie utrzymywać to w tajemnicy, ale ktoś tu się w końcu pochwali i się wygada. Organizowanie też jakiegoś wyjazdu niespodzianki. No i przygotowywanie się do kolejnego tygodnia w pracy. Te skorpiony, które mają pracę, mogą liczyć na podwyżkę, premię bądź przedłużenie umowy. No i tak jak powiedziałam, jakieś tutaj orzeczenia mogą być, ale mogą być też sprawy, które jeszcze do końca się nie rozstrzygnęły, ale zmierzają w dobrym kierunku. No dobrze, kochani, to Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film z Waszym znakiem ascendentalnym. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia.